Siemano wszystkim. Jest to kolejny odcinek, bodajże 16 z Dragon Age'a. Także nie owijając bawełnę, przejdę dalej. Ostatnio skończyliśmy na jaskini prowadzącej do urny świętych prochów. Już tutaj mam karteczkę przygotowaną, więc bez tego problemu będzie można dalej iść. Matko leścina. Powinno to się zaraz jakoś ogarnąć. Chwila. Dobra, musiałem włączyć przeglądarkę. Tak to by mi zamulało niesamowicie. Jeszcze kawałeczek został, więc... Coś tu jest? Jest. Czuję to. Pewnie znając życie, padnę. Padłem. Ma jej gitara. Oj, przepraszam. Runki sobie pozbieram, kryształ też. No i tu będzie już końcówka. A tu jeszcze tutaj jest. Spoko. Oczywiście zapis musi być. O, proszę bardzo. Stój! Dalej nie pójdziesz! Bezcześciłeś naszą świątynię! Przelałeś krew wiernych! Zamordowałeś nasze dzieci! Dość tego! Powiesz mi, dlaczego to zrobiłeś? Po co tu przybyłeś? Zrobiłeś to wszystko dla jakiejś pradawnej relikwii? Słuchaj! Prorokini Andrasta pokonała samą śmierć i wróciła do wiernych w postaci wspanialszej, niż można to sobie wyobrazić! No, doprawdy fascynujące. Teraz nawet Imperium Tewinter nie zdołałoby jej zgładzić. Jaką ty możesz mieć szansę? Nic nie wiesz! Andrasta nam się objawiła! Jesteśmy jej wybrańcami! Do broni, bracia! Ciebie damy w końcu. To będzie dobre. Okej. Do ataku! Teraz to będzie się załatwić. Robi się.
Dobra, może się nam przydać. Będzie łatwo. Szczyt. No i tutaj będziemy się zbliżać powoli do końca. Później będziemy mieli okazję właśnie walczyć z tym smokiem. Właśnie co zebrałem ten róg Kolgrima. Ale jak na razie po prostu tego nie wezmę, bo mam za mało zakręć to po pierwsze i po prostu za mały level. Mnie i tak nie zechciałby pożreć. No, mamy kufry. Jasne. O, strzały są bardzo drogocenne. No, my trzeba przejść tam. Próba, no. Próba jest właśnie najgorsza. Sobie jeszcze przed próbą zapiszę. No. I to akurat mi moment zajmie, więc my wszystko mam przygotowane. Pielgrzymie. Jestem strażnikiem, obrońcą urny świętych prochów. Całe lata na to czekałem. Jesteś pierwszą osobą, która tu dotarła od bardzo dawna. Ochrona urny i przygotowanie drogi dla wiernych, którzy przybędą oddać cześć Andraście, jest moim obowiązkiem, moim życiem. Jestem tu już od wielu lat i pozostanę, dopóki nie wypełnię swego zadania, a Imperium nie upadnie. Nie wiem i nie pytam. Przyszedłeś, aby oddać Andraście cześć. I tak będzie, jeśli okażesz się godny. Musi. To nie ja. Jeśli okażesz się godny, ujrzysz urnę i będzie ci wolno za... Zanim pójdzie... Twoja przeszłość. Zdradziłeś Jovana dla Irvinga. Prawie zginął i stracił jedyną rzecz, na której mu zależało. Lil. Powiedz mi, uważasz, że a zatem nie żyjesz dawnymi. Innym łatwo oceniać, co zrobiłeś. Po fakcie. Można się zastanawiać, jakie jest przeznaczenie tego strażnika. Trudno czasem dostrzec, jak nasze czyny wpływają na wydarzenia, ale to nie... A co z tym? Alister, rycerz i strażnik. Zastanawiasz się, czy sprawy potoczyłyby się inaczej, gdybyś był przy Duncanie na polu walki?
Być może udałoby ci się osłonić go przed śmiertelnym ciosem. Zastanawiasz się, czy to nie ty powinieneś zginąć zamiast niego, prawda? Ja... tak. Gdyby to Duncan ocalał, a nie ja, wszystko byłoby lepiej. Gdybym tylko miał szansę, to może... Zadaj pytanie, strażniku. Jestem gotowa. Zawsze jesteś doradcą, służysz mądrym słowem. Nie zastanawiasz się czasem, czy nie powtarzasz tylko frazesów wypalonych dawno temu w twym umyśle. Być może jesteś tylko narzędziem szerzenia wiedzy o zakonie i kręgu. Czy... Podajesz stwierdzenia w formie pytań, choć znasz już odpowiedzi. Nie ma sensu nic ukrywać, prawda? Tak. Czasem miewam wątpliwości. A ty, Morrigan, córko Flemet, co? Odejdź, duchu. Nie będę bawić się w twoje gierki. Uszanuję twoje życzenie. Droga wolna. Także Morrigan go zgasiła. Obyś znalazł to, czego szukasz. Dobra, próba wiary. Coś tu jeszcze trzeba wziąć? Tak. Okej. O, zagadki. Tutaj do tej pierwszej pójdziemy. Echo z krainy cieni szepce o rzeczach, które dopiero się wydarzą. Dziwna siostra myśli mieszka w nocy, znika, gdy nadchodzi świt. O czym mówię? O czym mówię? O snach. Miałam sen, w którym moja córka spała na mej piersi. Sen ukazał jej życie, zdradę, która ją spotkała, śmierć. Czyli to jest matka Adrasty. Jestem smutkiem i żalem. Jestem matką, która toczy rzewne łzy nad córką, której nie zdołała ocalić. Może to nieść najmniejszy skowronek, a najsilniejszy z ludzi nie udźwignie. O czym mówię? O Melodii. Tak. W dzieciństwie byłam najbliższą przyjaciółką Andrasty i zawsze razem śpiewałyśmy. Powiadają, że sam Stwórca wzruszył się pieśnią Andrasty. Od tamtej pory... Dobra. Dalej mamy Tan Shartan. Jest. Ni gościem, ni złoczyńcą zwać mnie nie należy. Należę do tego miejsca, a ono do mnie należy. O. O czym mówię? O domu. Marzyłem o tym, by mój lud... Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Jednak została zdradzona. No my dalej mamy Lady Vasilia. Oko za oko, ząb za ząb. No to zemsta będzie, no to... Dług krwi musi zostać spłacony. O czym mówię? O zemście. Tak, mój mąż Hesarian wybrał dla Andrasty szybką śmierć. To ja go zmusiłam, by kazał ją stracić publicznie. Jestem sprawiedliwością. Jestem z... Dobra, dalej. Generał Maferat. Trucizna dla duszy. Okrutny odpowiednik pasji. Wyrasta z miłości, aż ta zginie. O czym mówię? O zazdrości. Tak, to zazdrość doprowadziła mnie do zdrady. Byłem najpotężniejszym z generałów. Ja też ją kocham. U
uczeń Havard. Kości tego świata sięgają objęć nieba. Skąpane w bieli, niczym panna młoda witająca swego wybrańca. O czym mówię? O górach. Tak. To ja zabrałem prochy Andrasty z Tevinteru i przeniosłem je w... Okej, jeszcze dwa. Archont Hesarian. Włada złamanym mieczem i oddziela prawdziwych królów od tyranów. O czym mówię? O litości. Tak. Nie mogłem znieść widoku cierpiącej Andrasty. I to litość kazała mi zakończyć jej życie. Jestem grzesznikiem, który... I ostatnie będzie uczeń Katair. Nikt tego nie widział, ale znają to wszyscy. Lżejsze niż powietrze, ostrzejsze od miecza. Pochodzi z niczego, ale powala najsilniejsze armie. O czym mówię? O głodzie. Tak. Głód był bronią. Stwórca rozpalił słońce, które wypaliło ziemię. Plony nie wzeszły, armie nie mogły maszerować. Jestem Kater, uczeń Andrasty i dowódca jej armii. Widziałem... Proszę bardzo, dobra. Jovan. Dobrze się bawiłeś przy zgadywankach? Nie sądziłem, że zdołam cię zwieść. Ale czy naprawdę jestem duchem? Naprawdę nie wiem. Jestem częścią próby. Jestem Jovanem. Jestem tobą. Wszystkie te... Od naszego ostatniego spotkania... Mam coś dla ciebie. Mądrze to wykorzystam. O, co za itemek dostałem. Masz mnie to ciekawi. 083 100. Tu trzeba zapisać, bo tu będzie walka z lustrzanymi odbiciami teraz tej drużyny. Wróg na... O, level mi się wbił. Jak fajnie. No dobrze, wytrzymałeś w walce tak, żeby mi te skilli nie przerywali. Właśnie to będzie dobre. Coś nie pasuje, człowieku. Tank tu działający na wszystko. Tutaj tak się zrobi. Chociaż nie. Tak, tak i tak. O. I zajebiście. Dobra. I teraz... Cóż, wygląda na to, że naprzód prowadzi tylko jedna droga. Ej, widzicie te rzeczy na skraju tej ogromnej przepaści? Dobra. Założę się, że do czegoś służą. Może powinienem ich dotknąć? Albo na nich stanąć? Pierwsza postać na A.
Ale to oczywiste, że jest niematerialny. Nie ma szans, żeby przejść po nim na drugą stronę. A, D, K. Dobra. A, D. To jest, będzie to. D będzie tutaj. A, K. Będzie drugi. To jest to! Prawdziwy fragment mostu. Jeżeli uda nam się zmaterializować wszystkie części, z D do... będziemy mogli przedostać się na drugą stronę. Z D do I. Czyli za Alistera. Nie. L, K, J, I. Potem postać z K, czyli Alister, leci na F. F to będzie tutaj. O, tu sobie przejdę. Potem z A, czyli Morrigan, przechodzi na H, czyli na drugą stronę. I tutaj na przedostatnie. Z A na H i to będzie Win. Win na B. Wygląda na to, że Andrasta upodobała sobie tylko inteligentnych. No. Także trzeba zapisać. Ja myślałam, że to tylko legenda. Nie wierzyłam. Ołtarz. Ten ołtarz to ledwie zakurzony kamienny blok. Zauważ, że na jego powierzchni wyrto jakiś napis. Kontynuuj. Odrzućcie dobra doczesne i ukrycie się czystością ducha. Czyś królem, czy niewolnikiem, lordem, czy żebrakiem. Narodź się na nowo w oczach stwórcy. Zdaj mi ekwipunek. Przeszedłeś próbę, pokonałeś drogę Andrasty i podobnie jak ona, zostałeś oczyszczony. Dowiodłeś swej wartości, pielgrzymie. Możesz podejść do świętych prochów. No i super. O, Win i Morrigan dostały awans. Więc tobie to też damy do magii. Tutaj wytrzymałość. Chmura śmierci. Chmura śmierci jej się przyda. A Win też do magii. Tutaj, żeby miała troszeczkę wytrzymałości w walce. Ciebie damy bardziej pod leczenie. O, i jest urna. Dlaczego on sam jest? Ale ładnie ta urna wygląda. Nie sądziłem, że komukolwiek uda się odnaleźć miejsce wiecznego spoczynku Andrasty. Lecz oto ona. Jestem pod wrażeniem. Naprawdę. Nie mogłabym dostąpić większego zaszczytu niż obecność tutaj. Nigdy nie zapomnę tego uczucia. Wyszczypnę prochów. I zostaw urnę w spokoju. Dobra, i teraz trzeba na szybko wrócić do Redcliffe, żeby uzdrowić Arla. No i w ten sposób zakończę odcinek. I tyle. Pójdę sobie na skróty. No cześć, smoczuś. Jak ty słodko chrapiesz. Naprawdę.
Mam nadzieję, że dużo nie zostało. Tego wszystkiego. Że będzie można szybko to skończyć. Tutaj się wyszło. No, tak jak podejrzewałem, że tędy można wyjść. No i wystarczy tylko zejść na dół i do Genitivusa i moment. Potem automatycznie do Redcliffe. O. Witaj ponownie. Trochę cię nie było. I jak? Udało ci się ją znaleźć? Czy to... O, masz kurz na... Nie, to nie kurz. Stwórco. Nie jestem godzien tego widoku. Jak? Jak to było znaleźć urnę? Prób? To ciekawe. Bardzo ciekawe. Być może zakon nie będzie teraz traktować moich badań jako bluźnierstwa. Musimy zorganizować wyprawę. Tyle tu historii. Trzeba ją zbadać. A urnę powinno się udostępnić pielgrzymom. A w końcu zostanie wykorzystana przez bogatych i potężnych, jak to zwykle bywa. Muszę wracać do domu. Mam tyle do zrobienia. Odwiedź mnie... Nie jestem zamożnym człowiekiem, ale mam niewielką kolekcję ciekawych... Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy. Okej. To czas do Redcliffe ruszać. Tak. I zakończymy ten wątek fabularny w końcu. Już drugi wątek. Jestem tak szczęśliwy. Skąd ja wiedziałem, że coś się wydarzy? A to już nowe. Moja magia. No i się załatwię tak. I jeszcze tak. Jeszcze Alistair dostał. Renald, dziennik Renalda. Odnaleźłeś zwłoki Renalda wraz z plugawcem, który go zamordował. W dzienniku maga znajdują się zapiski z ostatnich dni jego życia. Wróć do kolektywa, by odebrać nagrodę. A, bo to jest za kolektyw. Jasne. I dlatego. Robi się. Ja to zawsze wolę przed opuszczeniem każdej lokacji zapisać. Już mam tak w nawyku. Także za niedługo będzie się kończyć odcinek, bo już ozdrowimy Arla. No i potem... potem mam zamiar wybrać się do Denerim, żeby tam porobić misję. Bo powinienem przód, jak tam byłem w Denerim po brata Genitivusa, to powinienem tam zrobić misję i dopiero wyruszyć po Urnę Świętych Prochów. Ale wolałem zrobić odwrotnie i teraz muszę nadrobić w Denerim, bo... No, w Denerim zajmie mi to najwięcej czasu. No, tak, niestety. Stolica Ferelden wiąże się z no, największymi misjami. Znaczy, z największą ilością misji, o, może tak. Dobra, Bantigan. Wróciłeś. Masz jakieś wieści? Obawiam się, że bez... Próbowaliśmy leczenia magią, ale nic nie pomaga. Tak, ale zjeżdżają się powoli. Bez wątpienia wojna oraz mroczne... Tak? To wspaniale. Ojej. Ruszajmy do Emona. Zobaczymy, czy uzdrawiające moce urny dorównują legendzie. Okej,
teraz moment zajebisty. No i proszę bardzo. Arl uleczony. Ach, gdzie ja jestem? Spokojnie, bracie. Spokojnie, byłeś bardzo chory. Nic nie pamiętasz? Tegan, co ty tu robisz? Gdzie Izolda? Tu jestem, mój mężu. A Connor? Gdzie mój chłopak? Gdzie jest nasz syn? Żyje, choć zginęło wielu innych. Muszę ci wiele opowiedzieć, mężu. Ojej. Nie żyje? To nie był sen? Wiele się wydarzyło, odkąd zachorowałeś, bracie. Nie wszystkie wieści będzie ci łatwo znieść. Mów więc, chcę usłyszeć wszystko. Jeśli wszystko inne zawiedzie, skacz do oczu. Że co? Okej. Okay. Never mind. To wyjątkowo niepokojące. Wiele zostało do zrobienia, fakt. Ale najpierw muszę podziękować tym, którzy tyle pomogli. Szary strażniku, nie tylko mnie ocaliłeś życie, ale ochroniłeś także moją rodzinę. Jestem twym dłużnikiem. Czy pozwolisz, bym zaoferował ci nagrodę za twe usługi? Rozumiem. Ale niezależnie od motywów, które tobą kierowały, uważam, że zasłużyłeś na nagrodę. Chciałbym odwdzięczyć ci się za twe wysiłki. Nic więcej. Pozwól więc, że zarówno ciebie, jak i tych, co z tobą podróżują, mianuję czempionami Redcliffe. Zawsze będziecie mile widzianymi gośćmi w tych murach. A dla ciebie, strażniku, mam tarczę, podobną do tych, jakie otrzymują najświetniejsi rycerze. Powinniśmy porozmawiać o Logenie, bracie. Nie wiadomo, co zrobi, gdy dowie się o twym ozdrowieniu. Logen wszczyna wojnę domową, mimo że mroczne pomioty są u naszych progów. Znam go od dawna. To rozsądny człowiek. On nigdy nie pożądał władzy. Byłem tam, kiedy ogłosił, że obejmuje panowanie, Emonie. Mówię ci, ambicja go opętała. Opętała, istotnie. W wystarczającym stopniu, by zgładzić Kejlana, spróbować mnie zabić i zniszczyć moje ziemię. Cokolwiek stało się Logenowi, trzeba go powstrzymać. Co więcej, nie możemy dopuścić do przedłużenia tej wojny. Mógłbym zjednoczyć tych, co nie popierają Logena. Niestety nie wszyscy są mu przeciwni. Ma potężnych sprzymierzeńców. Nie mamy czasu toczyć przeciwko niemu kampanii. Jeśli Ferelden ma mieć szansę obrony przed mrocznymi pomiotami, któraś ze stron będzie musiała się poddać. Rozpuszczę wieści o zdradzie, jakiej dopuścił się Logen. No. Zarówno tej tutaj, jak i tej, której ofiarą padł król. Bez dowodów będzie to jednak tylko oskarżenie bez pokrycia. Te wieści pozbawią pewności sojuszników Logena, lecz musimy połączyć je z wyzwaniem, którego Logen nie będzie mógł zignorować. Potrzebujemy kogoś o większych prawach do sukcesji od córki Logena. Masz na myśli Alistaira, bracie? Jesteś pewien? Nie proponowałbym takiego rozwiązania, gdybyśmy mieli jakąś alternatywę. Stało się jednak to, czego nikt nawet w najczarniejszych snach się nie spodziewał. Tegan i ja mamy prawo do tronu poprzez małżeństwo, ale wyglądalibyśmy na oportunistów, nie lepszych od Logena. Alistairowi tron należy się ze względu na pochodzenie. A co ze mną? Czy nikogo nie obchodzi moje zdanie? Spoczywa na tobie ogromny ciężar, Alistairze. Bez ciebie Logen zwycięży, a wtedy musiałbym go poprzeć dla dobra Fereldenu. Tego właśnie chcesz? Ale ja... Nie, mój panie. Widzę tylko jedną możliwość. Zwołam zjazd możnych, na którym cała fereldeńska szlachta zgromadzi się w mieście Denerim. Tam Ferelden w ten czy inny sposób zdecyduje o tym, kto będzie rządził. Wtedy będziemy mogli zająć się walką z naszym prawdziwym wrogiem. Co ty na to, przyjacielu? Nie chcę tego robić bez twego błogosławieństwa.
Dobrze więc. Zanim jednak przejdziemy dalej, chciałbym przypomnieć o kwestii... Tak. Przyprowadź Gotiga. Jovan, nie rozmawiamy teraz o tym, co zrobiłeś. Próbowałeś mnie zabić i... Nic, mój panie. Poza tym, że jest mi przykro. Nie spodziewam się litości za to, co zrobiłem. Rozumiem. Szary strażniku, masz coś do powiedzenia w imieniu Jovana? Widzę, że raczysz go wątpliwymi pochwałami. Nie ma więc nic do dodania. Jovanie, Dziękuję, mój panie. I żegnaj, przyjacielu. No nie... Wróćmy do kwestii zjazdu możny. Przyzwanie moich wojsk i zorganizowanie sprzymierzeńców może trochę potrwać. Wolałbym zaczekać ze Proponuję, byś w międzyczasie zajął się pozostałymi zawartymi przez Szarą Straż traktatami. Jeśli mamy pokonać hordę mrocznych pomiotów... No i także już... Także dziękuję za obejrzenie. To był naprawdę wspaniały odcinek. Właśnie teraz mam w planach nagrać kolejny... nagrać właśnie misję z Denerim. Także... Także zapraszam was do kolejnego odcinka. Wyczekujcie go niebawem. I trzymajcie się. I cześć.